wywrócił temat rewitalizacji linii kolejowej Jelenia Góra - Karpacz. Koleje wystąpiły do samorządów z pytaniem, czy gotowe są tutaj wesprzeć te działania, czy są zainteresowane, aby ta linia została zrewitalizowana. Wiem, że Karpacz odpowiedział, że jak najbardziej tak, bo to jest linia końcowa. Po drodze mamy jeszcze dworzec w Mysłakowicach, dworzec w Miłkowie, gdzie na zarządzie rozmawialiśmy, że gmina też powinna to przejąć, a więc idzie dalej program. Pytanie jest tylko, jakie są koszty tego wszystkiego, bo dzisiaj nie sztuka coś zrobić, jeżeli nawet na początku się pojawiły pieniądze na program odtworzenia, rewitalizacji, remontu, to potem naturalne pytanie, kto to utrzyma, za jakie pieniądze i czy samorządy do tego będą musiały się dołożyć. Jeżeli to ma być jakaś atrakcja turystyczna, to pewnie w okresie sezonu to może funkcjonować. Jeżeli to ma rozwiązać jakieś problemy komunikacyjne, to ja mówię, że to nie rozwiąże, bo dzisiaj dojazd koleją od dworca do dworca to jest w pewnym sensie utrudnienie dla turystów, bo wiemy, gdzie linia kończy się w Karpaczu i co dalej oczywiście. Natomiast pokazując, że to jest linia o jeden z największych w Polsce, tak się to określa, różnicy wzniesień między stacją początkową a stacją końcową, no to też może być jakaś atrakcja. Jeżeli na tym torze pojawią się pociągi retro, to też może być jakaś atrakcja. Chociaż przy tych dyskusjach i rozwiązaniach docelowych, bo one się za chwilę muszą pojawić, również rozważane jest to, czy lepiej nie rozebrać toru, zrobić ścieżkę na przykład dla rowerową, tak jak mamy przykłady okolicy Lwówka, czy też dla pociągnąć dalej tą ścieżkę, która leci od Jeleniej Góry, przejść torami, zrobić również dla nartorolek i tak dalej. A więc jeżeli mają być publiczne pieniądze wydane, to po pierwsze ma to coś rozwiązać, ma stanowić atrakcję, przyciągać turystów, mieć funkcję szerszą niż dotychczas, bo to wszystko kosztuje.